Mamy tutaj dwie tabele, które przedstawiają tabele wartości dwóch funkcji. Tutaj po lewej stronie mamy tabelę funkcji b do potęgi x. Tutaj mamy różne argumenty x, a tutaj mamy b podniesione do tego argumentu. Czyli na przykład pierwsza kolumna mówi, że b podniesione do potęgi 1,585 to jest 3. I tak dalej. b podniesione do 2,322 to jest 5. b podniesione do 2, 8,07 to jest 7 i b podniesione do tej liczby to jest 9. No a tutaj po prawej stronie mamy funkcję logarytm stabilaryzowaną. Czyli logarytm w podstawie b z a to jest 0, logarytm w podstawie b z dwójki to jest 1 i tak dalej. Logarytm w podstawie b z 2c to jest 1,585. No i może napiszę dla przykładu jedno, że logarytm o podstawie b z liczby 10d. To jest równe 2,22. No to jest informacja, którą możemy odczytać z ostatniej kolumny tej tabeli. No i widzimy, że te dwie funkcje są ze sobą związane, bo tu występuje ta sama podstawa b dla tej funkcji wykładniczej i dla tej funkcji logarytmicznej. Czyli te funkcje są do siebie odwrotne. Co to znaczy, że są odwrotne? To znaczy, jeżeli y jest równe b do x, i to jest tabela tej funkcji tutaj po lewej stronie, to logarytm. O podstawie b z y jest właśnie równy x. No bo funkcja logarytm odpowiada na pytanie, do jakiej potęgi trzeba podnieść b, żeby dostać y? No b trzeba podnieść do potęgi x, żeby dostać y. Czyli logarytm o podstawie b z y to jest x. W tym sensie te funkcje są do siebie odwrotne, w których tutaj mamy tabelę. No i teraz ta tabela jest tutaj w całości wypełniona liczbami konkretnymi, a tutaj mamy różne parametry a, c i d. No i też. B, ta podstawa jest nieznana. No i naszym zadaniem jest znalezienie tych czterech wartości: parametrów a, b, c i d. Ok, ja za chwilę rozwiążę to zadanie i znajdę te parametry, ale zachęcam Cię do podjęcia samodzielnej próby do tego, żeby zatrzymać oglądanie filmu na chwilę, nacisnąć pauzę, spróbować rozwiązać to samemu i to bez użycia kalkulatora, tylko używając wiedzy na temat funkcji logarytmicznej i wykładniczej i tych tabelek znaleźć te parametry. Okay, no to ja to teraz rozwiążę. Może zaczniemy od tego, że przyjrzymy się dokładniej tej pierwszej kolumnie tej macierzy, w której występuje parametr a. Co nam mówi ta pierwsza kolumna? Ta pierwsza kolumna mówi nam, że logarytm o podstawie b z liczby a, bo w tym wypadku y jest równe a, a tu mamy logarytm o podstawie b z y, jest równy 0. To co to znaczy? To znaczy, że b podniesione do potęgi zerowej jest równe a. Czy z tego jesteśmy w stanie obliczyć któryś z tych parametrów B albo A? No, B podniesione do potęgi zerowej to jest 1. Jakakolwiek nieujemna liczba podniesiona do potęgi zerowej to jest 1. No a B na pewno jest liczbą nieujemną, bo tylko wtedy ma sens rozważanie funkcji wykładniczej czy funkcji logarytmicznej, tylko wtedy kiedy ta podstawa jest liczbą nieujemną. No i w tym wypadku widzimy, że ona musi być różna od jedynki. No, nie, nie ma sensu rozważanie logarytmu przy podstawie 1. No ale widzimy, że b jest różna od jedynki, dlatego że b podniesione do różnych wykładników daje różne wyniki. Gdyby b było równe 1, no to po prostu b do jakiejkolwiek potęgi jest równe 1. I Dlatego wtedy nie ma sensu rozważania logarytmu w podstawie b. Więc b jest jakąś liczbą dodatnią, różną od jedynki, a jakakolwiek liczba dodatnia podniesiona do potęgi zerowej to jest 1. No i to ma być równe a. No czyli... Rozwiązaliśmy już część zadania, znaliśmy odpowiedź na to, ile jest równe a. a jest równe 1. No dobrze, to teraz weźmy drugą kolumnę tej tabeli. Zobaczmy, co z drugiej kolumny uda nam się odczytać. Druga kolumna mówi nam, że logarytm o podstawie b z liczby 2 jest równy 1. No to zamieńmy to na wyrażenie wykładnicze, znowu tak jak poprzednio. Bo co to znaczy, że logarytm w podstawie B z dwójki to jest 1? To znaczy, że B podniesione do potęgi pierwszej, no bo wartość logarytmu to jest wartość tego wykładnika, czyli B do potęgi pierwszej to jest 2. No a B do potęgi pierwszej to jest po prostu b. No i to B ma być równe 2, czyli znaleźliśmy wartość, jaką ma ta podstawa, czyli to jest tabela funkcji 2 do potęgi x. Czyli 2 do potęgi 1, 5, 8, 5 to jest 3, 2 do potęgi 2, 3, 2, 2 i tak dalej to jest 5. A to jest tabela funkcji logarytm o podstawie 2 z y. To już wiemy. No dobrze, spróbujmy obliczyć pozostałe dwa parametry, c i d. Weźmy teraz tę kolumnę na warsztat. Czyli z tej kolumny możemy odczytać, że logarytm o podstawie b z liczby. 2C to jest równe 1,585. No to zamieńmy to znowu na postać wykładniczą, tak jak poprzednio robiliśmy. No bo wiemy z tego równania, że to oznacza, że B podniesione do takiej potęgi, no bo wartość logarytmu to jest ten wykładnik, do którego trzeba podnieść podstawę, żeby dostać argument logarytmu, czyli 2C. No ale taki wykładnik to nam się tutaj pojawia w tej tabeli. Na samym początku. No i wiemy, że b podniesione do takiego wykładnika to jest tutaj nawet napisane, jest równe 3. Czyli tę liczbę możemy zastąpić przez trójkę. No i trójka ma być równa 2c. Mogę podzielić obie strony przez 2, no to 3 podzielić na 2 to jest 1,5, czyli c będzie równe 1,5. Obliczyłem c, no i to co mi zostało jeszcze do obliczenia to jest wartość tego parametru d. No i teraz to zrobię, korzystając z ostatniej kolumny w tej tabeli. No, ta ostatnia kolumna mówi nam, że logarytm o podstawie B z liczby 10D jest równy 2,322. No dobrze. A to z kolei oznacza, że B podniesione do potęgi 2,322 jest równe 10D. No a taki wykładnik to występuje tutaj w tej tabeli. No i wiemy, że b podniesione do takiego wykładnika to jest po prostu 5. Czyli to jest równe 5. Czyli 5 to się równa 10 d. Tak odczytaliśmy z tej lewej tabeli. Jak podzielimy przez 10 obie strony, no to dostaniemy taki wynik, że d musi być równe 5 podzielić na 10 to jest 0,5 0,5. Czyli widzimy, że korzystając z danych zawartych w obu tych tabelach udało nam się obliczyć te parametry A, B, C i D. Zachęcam do rozwiązywania podobnych zadań na portalu Khan Academy. Link do tego typu zadań znajduje się w opisie filmu.